Powiedz mi, czy masz jakiś taki ulubiony, nazwijmy to kwarantannowy żart, który opowiadasz każdemu, żeby troszkę się uśmiechnął? Ja jestem przysypany tymi wszystkimi żartami, które ciągle docierają do mnie, jeżeli chodzi o moich znajomych gdzieś takich facebookowych, no bo wiadomo, że teraz tylko i wyłącznie w ten sposób możemy się ze sobą komunikować i oni non-stop przysyłają mi jakieś albo memy, albo jakieś obrazki. Dzisiaj dostałem od mojego przyjaciela z Wrocławia taki obrazek, że jest kaseta magnetofonowa, słuchajcie, ołówek i złączona na obrazku. Jest podpis, jeżeli wiesz, co łączy te dwa przedmioty, to znaczy, że jesteś w grupie największego ryzyka, jesteś stary, zostań w domu, prawda? No i tego typu jakieś rzeczy. Ja staram się też, jak mówię, od samego rana wprowadzać fajną energię w domu. I może to zabrzmi trochę dziwnie, ale ja pracując przez prawie 15 lat w radiu, nauczyłem się, że nie może być ciszy, że jednak musi być wszędzie muzyka. I teraz wyobraźcie sobie, że w tym czasie kwarantanny kompletnie to zmieniłem. Wyłączyłem muzykę, natomiast znalazłem sobie fajne w internecie sytuacje pod tytułem las, ptaki. I to od rana do wieczora u nas gdzieś tutaj brzdąka. To powoduje, że wszyscy się czujemy, słuchajcie, no, że jest ta wiosna, ona jest co prawda za oknem, ale w związku z tym, że te ptaki ćwierkają, to ona jest również w mieszkaniu, w nas. No i tutaj. Ale to prawda, bo ja ci teraz wejdę w słowo i powiem, że u mnie za oknem codziennie o 18 tak pięknie zaczynają śpiewać te ptaszki, że ja podejrzewam, że one co wiosnę tak śpiewały, ale ja nigdy tego nie zauważałam, nie usłyszałam, a teraz cudownie. Właśnie. Słuchajcie, ja nie wiem, czy będzie słychać. Słychać. To są takie ptaszki, które ja sobie noszę tutaj w drugim telefonie, je tutaj włączam, mam taką skrzynkę, daję głośniej. No, po 6 godzinach przychodzi natomiast mój tata i mówi, słuchaj, bo te ptaszki są denerwujące, 6 godzin jest to... Ileż można? Niechże zmieni repertuar. Ale jak mówię, staram się cały czas, żeby przy takiej prostej czynności jak smażenie naleśników, którą robiliśmy wczoraj tutaj o godzinie 23, wyobraźcie sobie, że ogłosiłem konkurs tańca, włączyliśmy muzykę z lat 60. i 70. i robiliśmy wygibasy przez 2 godziny. Kilka naleśników się spaliło, ale są fajne filmiki, ja to od razu pokazuję, wrzucam w ogóle, że też można i w tę stronę. Mimo tych wszystkich informacji oczywiście, które są przygnębiające, które napływają, bo przez pierwszy tydzień przyznaję i potem też. Każdy dzień rozpoczynałem od tego, że odpalałem internet i widziałem, ile jest nowych zachorowań, ile jest zgonów, ile jest wyzdrowień, jak to wygląda w Polsce, jak to wygląda na świecie. I przyznaję, że rozpoczynając od takich informacji, cały dzień też jest pod dyktando takich emocji, więc postanowiłem, że nie, koniec z tym. Ja tu włączam ptaszki, robimy kalambury, lepimy pierogi, staramy się, no teraz nadchodzą święta, więc pod te święta też wszystko jest pod dyktando świąt. Też zastanawiamy się pewno jak większość Polaków, jak to będzie w te święta, bo to przecież święta rodzinne bardzo, kiedy wszyscy siedzimy razem, a tu nagle jest to niemożliwe. A teraz będą rodzinne, ale online. No tak, przypomina mi się taki film Szczęśliwego Nowego Jorku, kiedy to Zamachowski, grając pewną postać, łamał się na Wigilię ze swoimi synami opłatkiem przez telewizor, nie wiem, czy to pamiętacie. Tak. No i wszystko wskazuje na to, że tym razem może być trochę podobnie, taki trochę słodko-gorzki humor, ale... No ale zobaczymy, to jeszcze kilka dni, no. Mam nadzieję, że po prostu... mam nadzieję, że też ten czas takiego wyhamowania... Czytam też mnóstwo artykułów na ten temat, co chwilę ktoś podsyła, znajomi mówią, słuchaj, nie czytaj, bo się zdołujesz. Natomiast niektóre są w porządku i one mówią, a w zasadzie stawiają takie pytanie i trochę też uchylają drzwi, jeżeli chodzi o jakąś odpowiedź. Jak to będzie wyglądać później? No bo oczywiście my z racji tego, że jesteśmy kabaretem, żyjemy głównie z tego, że spotykamy się z żywą publicznością, bądź w teatrze, w Domu Kultury, w Filharmonii. Natomiast zawsze są to żywi ludzie, którzy siedzą przed nami, a teraz tego nie mam. To nie tylko my, oczywiście wszyscy artyści i muzycy i teatr, to wszystko w ten sposób funkcjonuje. Więc załóżmy, że za miesiąc albo dwa sytuacja się skończy i ktoś otworzy telewizor i powie, proszę Państwa, można już wychodzić. No to nie wyobrażam sobie, że nagle wszyscy przyjdą, dobrze, już chodźcie, już jest wszystko w porządku, że nagle przyjdzie 500 osób na występ. Złapią się za ręce i tłumnie będą chodzić na różne imprezy.
Tak, tak, więc ja sobie wyobrażam, że to jednak po tym momencie, w tym momencie, kiedy powiedzą, że ok, mamy zielone światło, proszę wyjść, to jednak ludzie będą jeszcze przez kilka miesięcy trochę podszyci lękiem i tego się też oczywiście boimy. No ale zmienia się wszystko. Mam nadzieję, że zmieni się to w taki sposób, że wyjdziemy z tego, jak to mówiła kiedyś moja koleżanka Mariolka z kabaretu, ogromną ręką. Tak naprawdę jeszcze chciałem nawiązać do tego, że dzięki temu, że siedzę w domu, bardzo dużo rzeczy znalazłem, a myślałem, że zgubiłem. Na przykład znalazłem rower w garażu, a myślałem, że go nie mam. Trudno zgubić rower, to musi być ciekawa historia. Bo ja mam w garażu wszystko oprócz tego, co powinienem mieć. Zawsze znajomi, słuchaj, bo ty masz duży garaż, chcielibyśmy ci przywieźć na chwilę jakieś meble. I oni mi przywożą te meble i te meble na przykład stoją u mnie 3 lata. Jakbyście mieli coś na stanie, że nie macie gdzie postawić, wbijajcie tutaj do mnie, mam duży garaż, można... Ale generalnie, słuchajcie, znalazłem rower. Co więcej, znalazłem trenażer, czyli urządzenie, że jak sobie to postawię, to mogę sobie jeździć. Więc to sobie dzisiaj zainstaluję na moim ogródku. A jak sprzątałem strych, to znalazłem stół marki Pionier do miksowania muzyki. I to znalazłem 3 dni temu, bo przecież mówię sobie, Boże, przecież ja z 5 lat temu kupiłem to, bo akurat była jakaś okazja. Bo ja sobie pomyślałem, że będę kiedyś DJ-em, bo to jest takie fajne. Więc zadzwoniłem... No to teraz możesz zostać DJ-em. Tak, i słuchajcie, przedwczoraj zadzwoniłem do mojego kolegi, który jest DJ-em i mieszka w Cambridge. I online, on tutaj, prawda, za pomocą kamery, on mi tłumaczy, słuchaj, tu musisz włączyć tego, tutaj ten kabelek, tutaj kolumn, tutaj oprogramowanie takie sobie ściągnij. I my wieczorem sobie gdzieś tam o 22 siadamy i wspólnie, prawda, robimy jakąś muzę. I to też jest ten plus, taki plus, no powiedziałbym, tej kwarantanny. Bo nie chciałbym już zanudzać, prawda, wszystkich pod tytułem, że oczywiście teraz dużo czytam, zaległości, nie czytam teraz właśnie, bo czytałem wcześniej, więc teraz robię sobie luz. Teraz trzeba robić to, czego się nie robiło na co dzień, wiadomo. Ale teraz na przykład miałem taki przelot, że usiadłem i obejrzałem 5 sezonów Zadzwoń do Sola, serial na Netflix, polecam wszystkim, jest absolutna petarda. Robiłem sobie tylko przerwy na jedzenie i toaletę i spanie, a tak cały czas... Obejrzałem i zabrałem się do pracy, znalazłem rower, będę zaraz DJ-em. No proszę, tak. bardzo fajnie, ale jak już o tym wspomniałeś, to właśnie jestem ciekawa też, co oglądasz w wolnym czasie, jeśli ten wolny czas, bo widać, że zajęty człowiek się znajduje. Bardzo mocno wkręciłem się w tego Sola, Zadzwoń do Sola, to jest prequel, zdaje się, Breaking Bad, nie wiem, to jest... Tak. Cały świat chyba widział ten serial, ja natomiast nie, ale zacząłem jakby Zadzwoń do Sola. I to polecam, to jest naprawdę absolutna petarda, wciągający, świetny bohater, dużo nagród, fajna akcja, fajni aktorzy, wszystko jest fajne, trzeba to koniecznie zobaczyć. Pojawił się też nowy sezon Ozark, bardzo go lubię, to 3 sezon rodziny, która pierze pieniądze kartelu narkotykowego, jest naprawdę też ogromny sztos. Kolega mi podpowiedział, jest taki przystojniak, nazywa się Jason Momoa, pewno znacie. Ten jest. Taki w długich włosach, on jest, jest w ogóle... Jest. No to on zagrał główną rolę w filmie Sea i to jest na Apple TV. To jest pierwszy sezon, 10 odcinków, też świetna rzecz. Ale też muszę powiedzieć, że od czasu do czasu wracam do takich filmów pod tytułem klasyki naprawdę. Na przykład ostatnio znowu obejrzałem Titanica i może to nie zabrzmi dobrze. Ale naprawdę cały czas płaczę w tych samych momentach. 6 razy w ciągu trwania tego filmu jestem w stanie się rozryczeć. Chociaż zdaję sobie oczywiście z tego sprawę, że przecież Leonardo tak naprawdę nie ginie, no bo przecież występuje w kolejnych filmach. Ale Jack ginie. Tak, to wszystko jakoś tak się... Brakuje mi chodzenia do kina, przyznaję, chociaż ostatnio... jakby wskoczyłem na ten level, że okropnie mnie denerwuje, że wszyscy jedzą popcorn tak głośno, prawda? Jak chodziłem do kina, co tutaj mam ostatnio? No była jakaś premiera, poszedłem, więc jakby no to są czasy, które być może szybko nie wrócą, że człowiek, siedzimy obok siebie, ramię w ramię i ktoś przez 2 godziny obok mnie pożera, słuchajcie. Albo przez pierwsze 25 minut reklam. Tak, a jeszcze był taki film, który doczekał się kontynuacji, że bohaterowie tego filmu nie mogli mówić, nie mogli wydawać żadnych dźwięków, żyli w lesie, bo jak wydają jakieś dźwięki, to pojawiają się jakieś, nie wiadomo, jakieś potwory i ich zabijają. Ciche miejsce. Tak, dokładnie.
Dokładnie. I teraz przez mniej więcej 20 minut seansu nie ma praktycznie żadnego dźwięku. I teraz wyobraźcie sobie, co się dzieje w kinie. Zero dźwięku z głośników i tylko ludzie. Najgorzej. Ja nie byłem w stanie w ogóle przetrwać. W ogóle jak poczuć klimat, nie? Tego filmu w sumie. No tak, no ja sobie już obejrzałem to później w domu. Ale teraz z kolei w domu, jak siadamy, mam taki trochę większy telewizor. Jak siadamy, to rzeczywiście też sobie robimy popcorn, ale to już inaczej, w domowych warunkach to może.